Witam wszystkich. Nazywam się Grzegorz Pac. Jestem kierownikiem Międzynarodowego Zespołu Naukowców, którzy badają, jak elity w Polsce i w Norwegii we wczesnym i pełnym średniowieczu legitymizowały swoją władzę. Kilka aspektów tego zagadnienia przedstawią Wam niektórzy członkowie naszego zespołu. Zapraszam na spotkanie z jednym z nich. Posłuchajcie, ale też lajkujcie, udostępniajcie, no i komentujcie. Jesteśmy ciekawi Waszych spostrzeżeń i Waszych pytań. Chciałbym opowiedzieć Państwu o jeszcze jednym aspekcie legitymizacji elit w średniowieczu, a mianowicie zadać pytanie, po co tym elitom była religia? No, można oczywiście stwierdzić, że jest to stwierdzenie banalne, że w średniowieczu religia była ważna. Była ważna w życiu prywatnym ludzi, ale co może tutaj warto szczególnie podkreślić, była ważna w budowaniu porządku społecznego, w budowaniu hierarchii społecznej. Warto tu przypomnieć, że zarówno w czasach pogańskich, jak i chrześcijańskich prawo miało zwykle sankcję religijną. Było ustanawiane w jakimś sensie w sakralnej formie, no choćby w czasach pogańskich, na sakralnych przecież wiecach i dotyczyło kwestii religijnych. No, jeśli więc religia była tak istotna dla budowania porządku społecznego, no to jest w jakimś sensie naturalne, że musiała budzić zainteresowanie elit, które ten porządek chciały kontrolować. To jest, ma swój szczególny wymiar na obszarach w trakcie chrystianizacji, świeżo po konwersji, a takimi przecież obszarami są i Polska, i Norwegia w interesującym nas okresie. Dlatego, że wówczas elity, mam na myśli przede wszystkim tutaj samych władców, no, musieli dokonać pewnej zmiany, znaczy przejść z legitymizowania się za pomocą religii pogańskich na rzecz nowej legitymizacji. Legitymizacji za pomocą religii chrześcijańskiej. W jaki sposób ta legitymizacja władzy działała w praktyce? No, kiedy myślimy o chrześcijańskiej legitymizacji władzy, pierwszym, co przychodzi nam, jak sądzę, do głowy, jest obrzęd koronacji i namaszczenia królewskiego. A więc ten obrzęd, który pokazuje, że władca ma władzę, która rzeczywiście pochodzi od Boga, ma boskie błogosławieństwo. Co jednak ciekawe, o ile w Polsce ten obrzęd pojawia się bardzo wcześnie, w pierwszej połowie XI wieku Bolesław Chrobry już koronuje się na króla. Nie wszystkim jego następcom to się udaje, ale jest to pewien ideał, który jest tutaj znany. O tyle w Norwegii, przez właściwie pierwsze półtora wieku po konwersji, władcy norwescy nie korzystają z tej formy legitymizacji. Z jakichś przyczyn, których nad tą różnicą będziemy się zresztą w ramach prac w naszym grancie zastanawiać. Dopiero w latach 60. XII wieku odbywa się pierwsza koronacja królewska w Norwegii i ona ma już trochę inny sens. Wydaje się, że sens jest tutaj taki, że oto Kościół, bo to w końcu Kościół jest, ma w ręku, jeśli mogę tak powiedzieć, ten obrzęd, to arcybiskup jest tym, który koronuje. Kościół wykorzystuje wprowadzenie tego obrzędu w Norwegii do tego, żeby kontrolować władzę królewską, żeby mieć narzędzie do pokazania, który z tych, którzy pretendują do władzy, jest tym właściwym, tym namaszczonym przez Boga władcą. Ale kiedy myślimy o tego typu obrzędach, które legitymizują władzę elit, no nie możemy zatrzymywać się na koronacji. W końcu elity to też możni, to też biskupi i oni mają też swoje obrzędy. Mamy przecież konsekrację biskupią, mamy obrzędy ustanawiania opata czy opatki, a więc także bardzo ważnych postaci w elitach duchownych, ale również elity świeckie mają swoje obrzędy. No warto tu wspomnieć choćby pewne nowum w okresie, który nas interesuje, czyli powstały na Zachodzie w ramach tego, co nazywamy kulturą rycerską, ale przenikający na wschód, na północ, na peryferię chrześcijaństwa obrzęd pasowania rycerskiego. A więc także pewien szczególny religijny ryt, który pokazuje szczególną pozycję i szczególną więź z Bogiem, jaką ma rycerz. No, na co dzień elity oczywiście używały innych form okazywania swojej więzi z sakrum, która miała dawać im legitymizację. No, taką formą była niewątpliwie pewna ostentacyjna religijność, pokazywanie swojego przywiązania do Boga, do Jego świętych. No, tu szczególna rola przypada zresztą takim świętym, których moglibyśmy dzisiaj nazwać kultami państwowymi.
mam na myśli dla Polski w interesującym nas okresie, mam na myśli świętego Wojciecha, dla Norwegii był to kult świętego Olafa Haraldssona. Tworzono przekonanie, że ci święci opiekują się krajami, których są patronami, gdzie spoczywają ich relikwie, że zapewniają im pokój, bronią ich od nieprzyjaciół, biorą udział w budowaniu porządku społecznego, więc w jakimś sensie, jeśli władcy czy też inni przedstawiciele elit pokazywali się właśnie blisko tych świętych, to dawało ich władzy szczególną legitymizację. Tu zresztą dobrym przykładem są prawa norweskie, wczesne prawa norweskie, chrześcijańskie prawa, które są znane jako prawa świętego Olafa. Ale zdaniem badaczy to nie święty Olaf, wbrew temu, co te teksty nam mówią, je nadał. To świętego Olafa dodano do tych tekstów później jako owego nadawcę praw, po to, żeby właśnie wzmocnić siłę tych praw, żeby im dać dodatkową legitymizację, żeby powiedzieć, oto są prawa, które nadał ów święty król. Innym bardzo ważnym aspektem, takim bardzo ważnym narzędziem pokazującym więź z sakrum, którym także będziemy się przyglądać w naszych badaniach, są fundacje religijne, donacje na rzecz instytucji religijnych, no, które pokazują, że oto dany przedstawiciel elity to może być władca, to może być możny, może być przecież także biskup, czy opat, czy opatka. No, jest szczególnie oddany jakiemuś świętemu, jest szczególnie oddany, jest gotowy poświęcić wiele swojego majątku, swoich dóbr, no po to właśnie, aby ustanowić, aby oddać cześć Bogu, aby oddać cześć świętemu, aby wesprzeć tych, którzy mu służą, czyli mnichów czy mniszki. No oczywiście tego typu działalność ma również inną funkcję, taką funkcję, którą moglibyśmy powiedzieć, taką funkcję swego rodzaju ostentacji majątku, ostentacji bogactwa. Hojne fundacje pokazują, że stać kogoś na to, że ma pewne zasoby, które pozwalają mu, właśnie, zmarnować z ziemskiego punktu widzenia tyle ziem, tyle pieniędzy na coś, co przecież nie przynosi doraźnej korzyści, a jedynie korzyść niebiańską. Tu zresztą niewątpliwie to władcy polscy na przykład często mówi się, że tutaj naśladują cesarzy niemieckich. Następuje coś, co nazywamy imitacją imperii. Ale z kolei arystokraci, możni, bardzo chętnie naśladują władcę. Oni też chcą fundować tak jak on, żeby pokazać swoją pozycję i swój majątek. No, ta ostatnia kwestia kieruje nas do takiego pytania, które można by zadać. Czy to nie jest przypadkiem tak, że to wszystko, ta rola religii w legitymizacji władzy była swego rodzaju cyniczną grą elit? Jest to pewien sposób myślenia, który funkcjonował w historiografii, do pewnego stopnia chyba związany z tym, że historycy nie byli gotowi uwierzyć, że owi przedstawiciele elit, często ludzie wykształceni, wierzyli w cudowną moc relikwii, wierzyli w cuda. To zresztą jest w jakimś sensie pokłosie takiej nieco zwulgaryzowanej wizji marksistowskiej, w której właśnie religia miała być tym narzędziem ogłupiania tych prostych mas przez takich cynicznych przedstawicieli elit, zwłaszcza duchownych. Wydaje się jednak, że z tego typu sposobem myślenia jest zasadniczy problem. To znaczy, kiedy czytamy średniowieczne teksty, nic nie wskazuje na to, żeby tej wiary maluczkich, tej wiary prostych ludzi owi przedstawiciele elit nie podzielali. Innymi słowy, wydaje się, że w społeczeństwie średniowiecznym przekonanie o tym, że silna więź z sakrum, że silna więź z Bogiem, z Jego świętymi jest niezbędna do tego, żeby sprawować władzę, że zerwanie tej więzi odbiera w gruncie rzeczy możliwość sprawowania władzy, bo powoduje to, że Bóg czy Jego święci odwracają się od danego władcy, danego możnego, przestają sprzyjać Jego dziełom. Tym samym taka postać traci legitymizację swojej władzy, bo traci zakorzenienie w tym, co jest jej źródłem. I wydaje się, że jest to sposób myślenia, który do pewnego stopnia łączy, na ile jesteśmy to w stanie stwierdzić, świat pogański i świat chrześcijański, i który funkcjonuje w Europie średniowiecza, w tym także
na jej peryferiach, a więc na interesujących nas obszarach Polski i Norwegii. Zasoby symboliczne i struktury polityczne na peryferiach. Legitymizacja elit w Polsce i Norwegii w latach 1000-1300. Tak nazwaliśmy nasz projekt badawczy, finansowany z funduszy norweskich, a realizowany wspólnie przez naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Oslo. Nasz zespół badawczy, składający się z kilkunastu naukowców, zajmuje się dwoma krajami z peryferii średniowiecznej Europy Łacińskiej, Polską i Norwegią, w okresie od XI do XIII wieku. Interesuje nas jeden, ale bardzo ważny aspekt tych państw – elity, a więc władcy, możni, biskupi, instytucje kościelne. Badamy to, w jaki sposób ci, którzy mieli władzę, pokazywali, że na nią zasługują, że lepiej ich jej nie pozbawiać. Badamy dwa kraje, peryferyjne kraje, ale mamy nadzieję, że nasze badania przyczynią się do lepszego zrozumienia, czym były elity średniowiecznej Europy. Jesteśmy naukowcami, więc nasz projekt skończymy grubą książką, kilkoma innymi publikacjami, ale już teraz możecie śledzić postępy naszych badań na naszej stronie internetowej, a także na naszych profilach na Facebooku i Instagramie. Szukajcie też wiadomości na nasz temat na portalu wczesnesredniowiecze.pl. Do zobaczenia.